Dzień dobry, moi drodzy. Czekajcie, zdejmę okulary, żeby było mnie lepiej widać. Dzień dobry, witajcie w nowym daily vlogu. Postanowiłam, że będę dzisiaj nagrywać. Jak widzicie, jestem w tej chwili kompletnie bez makijażu, bo za moment wybieram się do salonu Yasumi na Powiślu, gdzie wykonam sobie kolejny fajny zabieg. Tam będzie połączenie infuzji tlenowej, działanie tlenem, taka specjalna maska, maska tlenowa, pod którą będę leżeć. I pomyślałam sobie, że też tak szybciutko pokażę Wam ten zabieg. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że testuję teraz kilka nowych zabiegów, bo już niedługo na moim kanale pojawi się film, który będzie dotyczył takich zabiegów, które można wykonać po lecie, żeby zregenerować skórę, żeby ją odświeżyć, żeby ona ładnie wyglądała. Także czekajcie na ten film. Natomiast pomyślałam sobie, że tak na szybko jeszcze odniosę się do pewnej sprawy, która miała miejsce kilka dni temu tutaj na moim kanale, a mianowicie w karcie społeczność wstawiłam Wam zdjęcie jednego z komentarzy, oczywiście komentarzy, gdzie zostałam zhejtowana i nazwana szują. Dostałam od Was ogromną ilość wiadomości, pojawiły się komentarze oczywiście pod tym postem, wiadomości prywatnych, w których tak mocno i ciepło mnie wspieracie, za co oczywiście dziękuję Wam z całego serducha, ale to nie zmienia faktu, że od jakiegoś czasu, od kilku dni można by było powiedzieć, mniej więcej od tygodnia, znowu zaczęła się na mnie nagonka i część z Was, która jest tutaj ze mną już od dawna, doskonale wie, o co chodzi, ale ponieważ przychodzą cały czas nowe osoby i też to, słuchajcie, tak raduje moje serce, tak mnie niesamowicie cieszy, że pojawiają się nowe osoby, które chcą oglądać tutaj mój kanał. Pomyślałam, że jeszcze tak szybciutko odniosę się do tego, ponieważ na Facebooku została założona grupa przez pewnego twórcę, gdzie na tej grupie notorycznie jestem, słuchajcie, pomawiana, obrażana, obrzucana błotem. Pojawiają się kłamstwa, okropne kłamstwa w moją stronę. Jestem pomawiana o to, że hejtuję, że w ogóle żebrzę o jakieś łapki w górę, że wypisuję różne po prostu dziwne rzeczy. Oczywiście na to wszystko są dowody w postaci oryginalnych postów, źródeł i całej reszty, więc wiem i potwierdzam Wam i wiedzą to też inni ludzie, że są to po prostu zwykłe kłamstwa, pomyje i też no takie po prostu przykre rzeczy, które są wygłaszane na mój temat. Ale dlaczego Wam o tym dzisiaj mówię? Mówię Wam dlatego, że codziennie, słuchajcie, odkąd powstała ta grupa, nie ma dnia, żeby na moim kanale pod którymś z moich filmów nie pojawił się jakiś hejtujący mnie komentarz. Komentarz, w którym pojawiają się wulgaryzmy, gdzie jestem obrażana, gdzie jestem wyzywana od nie wiadomo jakich. Oczywiście to wszystko ma związek właśnie z tą grupą, gdzie są wylewane na mnie pomyje, pomówienia i tak dalej. I chciałam Wam o tym dzisiaj przypomnieć, ponieważ napisałam o tym w tym poście na karcie społeczność, ale chciałabym jeszcze raz przypomnieć to, ponieważ mi się to, słuchajcie, w głowie nie mieści, co się ostatnio wyprawia w stosunku do osób, które tak jak ja opowiadają o kosmetykach. Przecież kosmetyki to nie są jakieś nie wiadomo jakie sprawy. Chciałam Wam przypomnieć i wszystkim nowym osobom, albo tym, które trafiają tutaj przypadkowo na mój kanał, że ja mówię nie dla hejtu i nie pozwolę na to, żeby na moim kanale taki hejt się pojawiał. Dlatego też wszystkie komentarze, które będą zawierały jakiekolwiek słowa nienawiści kierowane w stosunku do mnie, do moich bliskich, do tego co robię, będą zwyczajnie hejtem, będą przeze mnie kasowane. Takie profile tych osób, które wypisują tego typu komentarze, będą przeze mnie zgłaszane do YouTube'a i usuwane na YouTubie. Ja sobie po prostu na to nie pozwolę. Mówię temu absolutne nie i nie życzę sobie, żeby takie sytuacje miały miejsce na moim kanale. Wiem, że będą miały ze względu na to, że tak jak mówię, jest na mnie jakaś potworna, okropna nagonka. Nawet nie będę się już w tej chwili do tego odnosić. Pytacie mnie tam gdzieś w komentarzach, o co chodzi. Ja staram się odpowiadać na to w jakichś wiadomościach prywatnych, ale też nie chcę wdawać się w większość szczegółów, ponieważ ta sprawa poszła za daleko i ona się kiedyś skończy, ale skończy się źle dla kogoś. Naprawdę skończy się źle.
i nie podoba mi się to, co się dzieje ostatnio na YouTubie. Nie podoba mi się w ogóle to, co się dzieje w sieci, w całej tej naszej strefie beauty, ale dzisiaj nie chcę Wam zawracać tym głowy. Będzie na ten temat osobny film, w którym się wypowiem. Przyjdzie na to czas i przyjdzie na ten moment, kiedy poruszę tę kwestię. Natomiast chciałabym po prostu Wam przypomnieć o jakiś samolot leci. Przypomnieć, że ja jestem absolutnie na nie i co się będzie działo na moim kanale, pod moimi filmami, kiedy tego typu komentarze będą się pojawiały. Ale przy okazji dziękuję Wam jeszcze raz za to całe wsparcie, które mi dajecie i tą siłę, dzięki której jestem w stanie dalej dla Was nagrywać, tworzyć dla Was filmiki, opowiadać o kosmetykach, o pielęgnacji, nie tylko. Koniec. A teraz słuchajcie, lecę na zabieg, lecę się zrelaksować, upiększyć i widzimy się później. Sobie pomyślałam, że zapytam Was o coś, ponieważ pojechałam po nowy zakup do Pinko, który pokażę Wam już niedługo w pierwszym jesiennym holu. I moje pytanie do Was, czy Wy już zaczynacie przygotowania, jeśli chodzi o jesienną szafę? Dajcie koniecznie znać, bo dla mnie końcówka sierpnia to jest taki czas, kiedy właśnie zaczynam rozglądać się już rzeczami jesiennymi. Myślę nad tym, by wymienić troszeczkę moją garderobę. W tym roku chcę postawić też na nieco inne odcienie i kolory. Wszystko zobaczycie oczywiście w tym holu, który pojawi się już niedługo na moim kanale. I właśnie przy okazji myślałam, żeby Wam pokazać od razu, co tutaj się znajduje, ale jeszcze poczekam. Natomiast właśnie, żeby Was zachęcić troszeczkę do takiej dyskusji pod moim filmem, dajcie koniecznie znać, czy zaczynacie już przygotowania do jesieni i wymieniacie Waszą garderobę. Jeśli regularnie śledzicie mój kanał, to doskonale wiecie, co oznaczają te kosmetyki. Tak, moi drodzy, kolejne małe rozdanie na moim kanale i może powiem Wam tak szybciutko, co to są za kosmetyki. Mamy tutaj kostkę do masażu ciała. Bardzo fajnie wygląda i przepięknie pachnie. Jaśminowy olejek do pielęgnacji twarzy od Pixi. Krem do twarzy na noc od marki Nutridom. Dorzuciłam również bananową bazę od marki Ole Henriksen, bazę pod makijaż. Tutaj widzicie z kolei delikatny szampon w piance szałwia i granat od marki Sesio i coś do makijażu. Taki oto przepiękny różowy cień do powiek od MAC. Eyeliner czarny od marki Sephora i pomadka w płynie plus do tego konturówka też od Sephora. No i teraz tak, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć te kosmetyki? Trzeba wziąć udział właśnie w takim kosmetycznym rozdaniu. A robicie to przez po pierwsze subskrypcję mojego kanału, po drugie, zostawiacie komentarz pod tym filmem. Już wcześniej zaprosiłam Was do dyskusji, ale oczywiście komentarz możecie zostawić taki, jaki będzie Wam odpowiadał, dowolny. Musicie mieć skończone 18 lat. No i tyle. Wyniki rozdania podam za tydzień w karcie społeczność, jak zawsze. Mam nadzieję, że kosmetyki Wam się podobają i życzę szczęścia osobie, która je po prostu ode mnie otrzyma. Patrzcie, patrzcie, kochani, kto tu do mnie przyjechał w odwiedziny na tak Aperol. Jest. Dopiero co widziałyśmy się niedawno, tak. Nagrywałyśmy filmik, a proszę, proszę, Magda przyjechała dzisiaj do mnie, plotkujemy sobie, a później Wam pokażę, jakie prezenty dostałam od Magdy. Nie uwierzycie, ale Magda zrobiła mi tak przepiękne prezenty. Nie dość, że wpadła z butelką Prosecco, przyniosła słodkości, że tak powiem, przysmaki dla moich kotełków. To słuchajcie,
Dostałam od niej taki piękny, ogromny wazon. Magda mówi, że będzie idealnie wyglądał na przykład na tulipany, chociaż doskonale wie, że ja kocham lilie i tych też nie zabrakło. Zobaczcie, no po prostu wazon jest przepiękny, duży, cudownie będzie się prezentował. A skoro mowa o liliach, no to zobaczcie, wyglądają przepięknie. Białe lilie od Magdy, która tak jak ja kocha te kwiaty, wstawiłam je sobie już do wazonu, tutaj w przedpokoju przy wejściu będzie mi nimi pięknie pachnieć, już się zaczęły rozwijać, więc tylko czekać, aż reszta się pięknie tutaj rozłoży i będzie prezentowała w tym właśnie kąciku. Kochanie, a co dzisiaj robimy na kolację? Co ty robisz na kolację? Speciale talerz dzisiaj. Danie. Danie. No. Robimy melenzane con provola. Però no provola, ma la mozzarella. Tak, dzisiaj robimy sos do makaronu. Sos pomidoro. Pomidorowy z bakłażanem i z mozzarellą. I mozzarella. Adesso pelati. Ah, poczekaj, un po' di sale e pepe. No, wyglądają pysznie, smacznego. Ty piasie? Tak, widzę, że dodałeś jeszcze mozzarellę. Sprawdzimy no, teraz. Sprawdzaj, próbuj. To poczekam, aż powiesz, czy dobre, czy niedobre, no. Niedobre. No, próbuj. Ej, lo so già che buono. A, lo sai già. No, dobra. To smacznego. Dziękuję.